jakieś pytania są. Pani mówić prawdę, bo jest tu dzisiaj pierwszy sejm. Jest to bardzo unikalne. Może Państwo jakieś pytania mają, bo jeżeli już przyjechałem, to... Proszę, Bartosz Wieczyński, Lutarowy Konfederacja. Pani profesor, świetle tych nigdy nierozliczonych zbrodni na naszym narodzie i w świetle zachowań naszego rządu, tych wszystkich działań współcześnie, zwłaszcza po wybuchu wojny, jak pani sądzi, co my możemy robić jako Polacy, obywatele w ramach działalności społecznej i politycznej, żeby wywierać no, jakiś nacisk na nasze władze, żeby dążyć do sprawiedliwości? Nie są nasze władze. Po pierwsze trzeba te władze zmienić, bo jeżeli one nie działają w naszym interesie, to jest bardzo, bardzo źle. Ale proszę Państwa, nikt z nas jest zdejmie obowiązku, jakim jest samoobrona. Jeżeli jesteśmy w sytuacji takiej, że w jakim sensie mamy władze okupacyjne, no bo jeżeli nie realizują naszych, a interesy jakichś wielkich tego świata, prawda, jak się zwał, czy korporacji, czy jakichś tam BlackRocków, co jeszcze nad tymi korporacjami są, bo przecież to i mamy jako wykonawców tego wszystkiego słupy, typu właśnie pan Macron, czy no spójrzmy na to kurtynę, państwo wiedzą, litościwego milczenia, że to nie są ludzie samodzielni w swoich działaniach i wyborach. Możemy jednak, to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie pozbawieni możliwości działania. Przecież każdy z nas może w ramach swojej obywatelskości reagować. Nie możemy tuszować na przykład wszystkich, oni mogą tuszować. Ale my o każdych przypadkach napadów, jakichś przestępstw i tak dalej powinniśmy sygnalizować, żeby reszta społeczeństwa wiedziała. To spowoduje, że część ludzi przestanie się bać, bo to co jest, no nie lękajcie się, no powiedział to nasz papież nam, no my musimy po prostu przestać się bać od czasów, tej całej pandemii rozpoczęło się zastraszanie. No jak widzicie Państwo, już przestały działać specjalnie te zastraszania chorobowe, no bo się ludzie nagle okazali, że jak wjechali tutaj Ukraińcy, to już nagle choroba zniknęła, wyleczyli nas wszystkich, prawda? Przywieźli gruźlicę, HIV-a, nie wiadomo co tam, ale za to nas wyleczyli, prawda, z tej choroby, która cały świat powaliła na kolana. Teraz się rozpoczęła wojna, która jest wojną, proszę Państwa, zastępczą, dobrze wiemy, w jakim sensie, jak chcecie Państwo wiedzieć, dla mnie jest to karma za te wszystkie nieszczęścia. Ja częściowo to też tak poglądam. Oni sobie do końca chyba nie zdawali sprawy, zresztą Rosjanie chyba też nie, bo Rosjanie ich uważają za taki swój podgatunek, prawda? W związku z powyższym wydawało się, że nie będą mieć takiego do czasu, prawda? Do czasu. Wojna zmienia wszystkie instynkty diabelskie w szaleństwo i w zdziczenie. Przede wszystkim mówię, musimy wszędzie, gdzie tylko się da, o tym mówić i pisać, że nie chcemy, żeby nas w tą paskudną wojnę wpakowano. I to każdy z nas może robić, bo władza co robi w tej chwili? No, widzicie Państwo, no jesteśmy totalnie inwigilowani. Jeżeli każdy z nas znajdzie w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć, to nie nasze, niech oni sobie tam poukładają to, nie, a samym Ukraińcom tutaj, po pierwsze będziemy mówić o tym, co złego zrobili, a z drugiej strony nie będziemy jakby dawać przyzwolenia każdą jaczejkę, każdy jakiś ten, będziemy po prostu drzeć się w niebogłosy, to też jakiś efekt osiągniemy, proszę Państwa. My nie możemy pozwolić, na przykład, wymuszanie na nauczycielach uczenia się języka ukraińskiego. Kto to widział? Jeżeli ktoś chce tu w Polsce zostać, ma chcieć. Jeszcze musi lojalkę złożyć, że będzie państwu polskiemu wierny i będzie mu sprzyjał. A jeżeli nie, jeżeli się go złapie na banderowskim spotkaniu albo z flagą, no to sru, jedziemy, przecież droga otwarta. Ani mowy nie ma o tym, żeby ktoś, kto działa przeciwko
naszemu państwu miał, że tak powiem, jakieś... W tej chwili się rozdaje mieszkania na przykład, państwo wiedzą. Nasze dzieci zadłużone albo wyjeżdżają gdzieś, żeby się pierwszego mieszkania dorobić. W tej chwili całe osiedla się buduje do rozdawania mieszkań Ukraińcom. Ja się pytam, a gdzie są ludzie z tego miasta? A gdzie są te dzieci znaczy ja mówię o dzieciach, bo ja już stara jestem, prawda, ale mówię o młodzi ludzie, którzy mieszkań muszą się zadłużać, jakby weszli, jakby tam, tak jak Francuzi teraz zrobili tam, tym, którzy te mieszkania rozdają, że tak powiem, nieprzyjemne jakieś tam okoliczności, tak, powiedzmy, to proszę państwa, milczeć? Kto milczy, ten się szykuje taki los. Do nich dociera, jeżeli społeczeństwo nie będzie, jeżeli nauczyciele nie będą się decydowały. Teraz macie państwo przykład oplucia tego polskiego dziecka, prawda, w jednym z miast Polski, polskie dzieci zostały oplute tam i zwyzywane, sponiewierane, pobite przez tych Ukraińców. Teraz się okazuje, że w przypadku tamtych pobić innych też często do ciężkich uszkodzeń ciała dochodzi. A więc dlaczego te sprawy nie są i nie furkoczą? Dlaczego my sobie w mediach, tylko gdzieś tam na tajnych jakichś ramblach czy innych możemy sobie takie informacje wysyłać? No. Uszła odwaga z narodu. No. Nie wiadomo jak to zrozumieć. Nie, proszę państwa. Nie możemy, bo będzie tylko gorzej. Tylu bandytów, też nie możemy nie reagować, a robić zdjęcia najlepszym, jak po Krakowie się samochody po 2 miliony rozbijają się Ukraińcy, takim się na oczy, jeżdżąc do Francji, na zachód, nawet ja nie widziałam takich aut, jak się tutaj po Krakowie rozbijają, a robić zdjęcia i wieszać. Po prostu nie może być tak, żeby od nas wyszarpywano pieniądze, jak Duńczycy to zrobili na przykład. Oni biorą, czy tam nie mówię Arabów, czy jakichś tam innych biorą, ale pierwsze, klient musi dać deklarację, co ze sobą przywozi. Auto musi, żeby dostać mieszkanie, żeby oczywiście nie na zawsze tylko mieszkanie, żeby mógł w nim mieszkać dotąd, dopóki nie zrobi jakiegoś dziadostwa, wtedy tego mieszkania to mieszkanie straci. Bierze, dostaje jakiś tam socjał i tak dalej, ale za to musi oddać nawet pierścionek, który ma. Wszystko pilnują. Jak w tej chwili, oni wszyscy w tej chwili zjeżdżają z Europy Zachodniej, przecież Hiszpania, niech państwo patrzą, Hiszpania, Irlandia, gdzie mam informacje, to im zaproponowali stadion, żeby sobie na stadionie, prawda, mieszkali, prawda, bo takie są koszty wynajmu mieszkań, wszystkiego, oni nie pracują, no to prosimy. No dlaczego ruina na nas schodzi jako nieuchronna? Czego się boimy? Że jesteśmy jako państwo tak strasznie zadłużeni. Widzimy, że Polska powstała te 100 lat temu w wyniku pewnego splotu okoliczności. Chińczycy, jest takie przekleństwo chińskie, obyś żył w ciekawych czasach. Niewątpliwie żyjemy w ciekawych czasach. Wszystko się może zdarzyć. Ale jeżeli ludzie, tak jak w tym całej chorobie, będą chodzić jak te owce, prawda, czy jak te lemingi się rzucać, prawda, ze skał, no to nic nie osiągną. Trzeba każdy na swoją miarę. Ja też nie wierzę. Jest bardzo wielu w policji, niestety, nasze Szczytno przez całe lata szkoliło Ukraińców. Oni nas będą bić z przyjemnością, proszę państwa. Trzeba mieć tego świadomość. Ale nie wszyscy są. Część na przykład z tych chłopaków w wojsku czy w tym, to też są przecież nasze dzieci, czy nasi jacyś tam krewni. No też trzeba, że tak powiem, z pewnymi informacjami do nich, że tak powiem, docierać. No musimy się bronić, proszę państwa. No jesteśmy w sytuacji ciężkiej, ale moim zdaniem nie beznadziejnej. Zaczynają się takie ruchy, padają te banki w Stanach i tak dalej. Że być może ci, co nas w tej chwili, w ten jeden wybrany przez nich wariant chcą wpakować, czyli zdepopulizować, kazać robaki, prawda, wytłuc nam wszystko, doprowadzić do głodu, do całego nieszczęścia, być może to my ich wywrócimy. A przecież te pieniądze to są elektroniczne pieniądze, to jest ten pusty dolar. Już się dzieją takie rzeczy, te BRICSy całe.
No może spróbować coś grać pomiędzy tym a tym. Czy my musimy z tym amerykańskim Titanikiem, proszę Państwa, iść na dno? No, Rosja też wyjdzie z tej wojny osłabiona. Może zamiast ukraińskiego, chińskiego się będziemy uczyć. Wie pan co, to już no nie, jakby tak to powiedzieć. Tak nie no, do tego idzie, ale prawda jest taka. Nie wiem, co państwo, jak państwo to oceniają. Żyjemy między dżumą a cholerą. To, co płynie do nas z zachodu, to naprawdę śmieszne nie jest. Te oferty powolutku zaczynają się w swoim, że tak powiem, wnętrzu co nieco bilansować. To nie jest tak, że był fajny, prawda, zachód i tak dalej. Teraz mamy te wszystkie drag queen i różne inne historie, demoralizacje dzieci. Mamy to te robaki, mamy to trucie nas na wszystkie możliwe sposoby. No i tam jest jakiś drugi wariant. Wariant azjatycki, no ja bym do Państwa chętnie przyjechał z osobnym wykładem, który... No i znowu zacząłem gadać, prawda? Jest nieszczęście. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o Azję i o Chiny, oni uznają wyższość grupy, społeczeństwa nad jednostką. Oni będą zawsze chronić grupę i poświęcą jednostkę, która będzie stawała na przeszkodzie. Ale to, co idzie z drugiej strony, apoteoza jednostki, prowadzi nas w zasadzie jednoznacznie do zagłady. Więc mówię, dżuma i cholera. A jeżeli tak, może my tak w środku, ale nie ani z jednym, ani z drugim, to może by się udało coś tutaj ugrać. No nie może być tak, żebyśmy w tej wielkiej wojnie światów byli tym największym frajerem świata. I jeszcze nazywanym przez Francuzów, Anglików, innych podżegaczem wojennym. No jest to żałosne. Nie wiem. Czy można by było coś powiedzieć na temat tego dowódcy Kurenia, Chromenko? Czy to jest tylko zbieżność nazwisk, czy...